Dobrze, witam wszystkich. Nazywam się Krzysztof Bielecki i będę miał 24 minuty 33 sekundy, 32 sekundy, 31, żeby powiedzieć wam o podstawach blockchaina, o podstawach łańcucha bloków, o podstawach kryptowalut. Nie da się tego zrobić w 24 minuty i 18 sekund. I w ogóle dlaczego mówić coś takiego na wydarzeniu, na konferencji, na której większość z was jest co najmniej na poziomie średnio zaawansowanym, sądząc po tematyce innych wykładów, sądząc po rozmowach, które tutaj da się usłyszeć w kuluarach, no i sądząc też po niektórych twarzach, które kojarzę też z innych imprez branżowych. Więc po co w ogóle o czymś takim mówić, tak? I mam na to pytanie dwie odpowiedzi. Pierwsza odpowiedź jest taka, że zawsze, na każdym wydarzeniu znajdzie się co najmniej garstka osób, która dopiero chce ten temat zgłębić. Takie osoby przyjdą, zobaczą kilka prezentacji, które są na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym i po prostu się wystraszą tego ekosystemu, który będzie im się wydawał skomplikowany i będzie miał pozornie taką dużą barierę wejścia. Więc warto też pomyśleć o takich osobach zupełnie początkujących, które mogły się tutaj znaleźć z ciekawości albo jako osoby towarzyszące dla kogoś, i to jest pierwszy powód. Drugi powód jest taki, wy możemy coś wiedzieć, możemy to wszystko może być nam znajome, to wszystko może być dla nas zrozumiałe, ale możemy nie mieć takiej refleksji, jak o tym rozmawiać z innymi osobami, z nowymi osobami, tak? Jak ludziom przekazać, czym jest ten blockchain, czym są te kryptowaluty, czym jest ta cała technologia, te wszystkie zdecentralizowane rejestry, tak? Ja nie mam jedynej słusznej odpowiedzi na to pytanie. To jest po prostu mój pomysł, jeden z moich wielu pomysłów, jak przy użyciu metafor, jak przy użyciu dobierania odpowiednich słów coś takiego osobom początkującym tłumaczyć, więc potraktujcie to raczej jako inspirację, jako taki przyczynek do refleksji na temat tego, w jaki sposób moglibyśmy nowe osoby w tę tematykę wtajemniczać, tak, żeby to było jasne i czytelne. Tak, także to jest taki wstęp, od którego chciałbym zacząć. Mam też garść książek, niestety tylko kilka sztuk przywiozłem, bo 10 sztuk, bo niestety jechałem pociągiem, ale też je potem paru osobom rozdamy. A teraz zaczynamy, tak? Zaczynamy od metafory. Takich metafor, które są zawsze pewnym uproszczeniem, a nie takim pełnym przedstawieniem danego tematu, wymyśliłem kilka. Zauważyłem, że akurat ta najfajniej działa, ta najlepiej się sprawdza, więc najczęściej używam tej, ale warto pomyśleć nad jakąś własną albo się tym zainspirować. Zaczynam od pokazania takiego katalogu IKEA, bo to zawsze przykuwa uwagę. O co chodzi? Dlaczego to jest jakieś meble? Czy to jest w ogóle nie ta konferencja? Czy jestem na evencie dotyczącym wystroju wnętrz? Czy IKEA to sponsoruje? Nie, nie sponsoruje. Chodzi o ten stolik. Chodzi o stolik, który jest widoczny na zdjęciu. Chodzi o to, żeby sobie wyobrazić, że przy tym oto stoliku zasiadają sobie dwie osoby. Tak? To jest początek tej metafory. Wprowadzamy nową osobę, mówiąc, proszę wyobraź sobie taki stolik, przy którym siedzą dwie osoby. I co się dzieje dalej, tak? Dochodzi do jakiejś interakcji między tymi dwiema osobami. Ta interakcja, powiedzmy, polega na tym, że jedna osoba umawia się z tą drugą, że przekazuje jej jakąś wartość, na przykład 100 zł, tak? Albo 100 jakichś tam wyimaginowanych jednostek. I co się dzieje? Obie osoby siedzące przy stole mają przed sobą takie karteczki, takie notatniki, jak widzimy na tych klipartach, i odnotowują ten fakt w tych notatnikach, że na przykład to 100 zł zostało przekazane od osoby A do osoby B. Tak? W dwóch notatnikach zostaje zanotowane to samo. Jakiś czas później dzieje się jakaś inna interakcja. Na przykład osoba B przekazuje 200 jakichś jednostek osobie A i ten fakt również zostaje odnotowany w tych dwóch notatnikach. To mogą być jabłka, to mogą być jakieś inne zobowiązania, to może być jakakolwiek inna wartość, to może być naprawdę cokolwiek, tak? W każdym razie skupiamy się na tym, że dwie osoby partnersko sobie przy stole siedzą, jakieś interakcje między nimi zachodzą i te interakcje są zawsze w dwóch kopiach notowane w tych dwóch notatnikach. Te notatniki nazywamy rejestrem, tak? Tu jest wszystko rejestrowane, co się dzieje. Po angielsku rejestr to jest ledger.
I tak jak powiedziałem, kopie tego rejestru są zawsze takie same, są zawsze identyczne. Ale co się dzieje dalej? Zauważył, że przychodzi osoba numer 3. Zauważa całą tą sytuację, zauważa ten stolik i pyta się, czy może się dosiąść. Więc uczestnicy tego zgromadzenia, pozostałe dwie osoby, mówią: jasne, możesz się do nas dosiąść, ale tylko pod warunkiem, że będziesz przestrzegać pewnych zasad, które przy tym stole obowiązują. Pierwsza zasada jest taka, że musisz też mieć taki notatnik, musisz go sobie od początku do końca uzupełnić tym, co my już zanotowaliśmy i będziemy sobie tak we trójkę siedzieć z trzema kopiami tego rejestru i dalej wszystkie interakcje tam odnotowywać. Taki system, taki stolik ma otwarty charakter, każdy może tutaj do tego stołu dołączyć, to może być jedna osoba, dwie, trzy, może być milion, może być 10 milionów osób, nie ma tutaj limitu, jest to otwarte i każdego zapraszamy tak długo, jak długo ta osoba będzie naszych zasad przestrzegać. Te kliparty z lat 90. też są tu nieprzypadkowo, tu chodzi właśnie o takie właśnie troszkę jakby przykucie uwagi, troszkę jakby wyłamanie się, tak jak tłumaczymy komuś nowemu jakiś temat, to jakby smutna prezentacja z jakby niebieskim tłem i białymi literkami, to jest nie do końca to, czego szukamy. Oczywiście to jest jakaś tam interpretacja. Dobrze, żeby nie popadać w dygresję. Dobrze, że pojawia się przy tym stole ktoś zły, jakiś złodziej, manipulant, czy ktoś, kto ma po prostu złe intencje i chce nam tą równowagę zaburzyć. I taka osoba odnotowuje w tym notatniku coś zupełnie innego. Na przykład, że osoba X jest winna osobie Y milion albo jakąkolwiek inną rzecz, która się tak naprawdę tam nie zadziała. I co dzieje się dalej? Co dzieje się dalej? Dalej się dzieje to, że właśnie w tym celu mamy tyle kopii tego rejestru, każda osoba przy stole ma swoją kopię, żebyśmy mogli porównać, co jest prawdą, tak? Czy prawdą jest to, co mówi ten gentleman w kominiarce, czy może prawdą jest to, co mówi ktoś inny? I skąd wiemy, co jest prawdą? Wiemy, co jest prawdą, ponieważ prawda będzie w większości notatników. Jeżeli się dwie osoby w kominiarkach, albo trzy, albo dziesięć zgada i będzie chciało takiej manipulacji dokonać, to tak długo, jak długo będą w mniejszości, nie uda im się tego systemu złamać i tych danych zafałszować. Taka osoba pragnąca tutaj dokonać manipulacji, po skonfrontowaniu z rzeczywistością musi przyjąć naszą, tą prawdziwą wersję rzeczywistości albo od tego stołu odejść razem ze swoimi tutaj hardworkującymi zwolennikami, tak? I to jest, jeśli chodzi o oszustwa, tak? I oczywiście to wszystko jest metafora, to wszystko jest uproszczenie, to wszystko jest trochę mówione żartem, ale tak naprawdę osoby zaznajomione z tematem są w stanie tutaj doszukać się jakiejś analogii, osoby niezaznajomione jakiegoś punktu wyjścia. Tak naprawdę to są komputery, to są węzły, czyli te takie komputery jakby, na których cała ta sieć bitcoinowa czy innej kryptowaluty jest oparta. I oczywiście jak się zagłębimy w temat, to jest znacznie bardziej skomplikowane, dzieje się tam znacznie wiele innych rzeczy, ale to jest zawsze fajna nadbudowa, żeby zacząć, żeby jakoś nową osobę wprowadzić. I pamiętajmy, to jest pół biedy, jeżeli my wtajemniczamy w to kogoś, kto ma na przykład zajawkę technologiczną albo jakiś background technologiczny, albo jest z pokolenia, które po prostu rozumie czy komputery, czy internety, że tak to powiem, ale problem się pojawia, gdy mamy wytłumaczyć to komuś, kto jest zupełnie z tą branżą czy ze światem technologii niezwiązany. I na takie rozmowy też musimy być przygotowani. Dobrze, ale co dzieje się dalej? Dalej się musimy zmierzyć często z różnymi takimi mitami, które gdzieś tam krążą, czy to dzięki mediom, czy dzięki różnym dezinformacjom, które się gdzieś tam dzieją. Jeden z najpopularniejszych to jest to, że ludzie jakby utożsamiają blockchain, kryptowaluty. Oczywiście warto wtedy wytłumaczyć, że blockchain to jest pewna technologia, kryptowaluta to jest najpopularniejsze wdrożenie tej technologii, tak? Ale jakby te terminy nie są zamienne, o czym wszyscy pewnie na tej sali doskonale wiedzą, ale bardzo często rozmówcy dopiero wchodzący w temat nie mają takiej
takiej świadomości, więc warto z różnymi mitami się mierzyć. Oczywiście tych mitów jest znacznie więcej, takich, że ktoś to centralnie kontroluje, co czasem jest prawdą w przypadku niektórych blockchainów, że albo że jest to jedna wielka piramida, tak jakby wiele różnych rzeczy, z którymi musimy się mierzyć, są gdzieś tam się pojawiają. Znowu, dużo klipartów. Pytania się pojawiają, jak to działa, tak? No więc trzeba jakoś wytłumaczyć, o co chodzi z tymi blokami, tak? Że to są takie zbiory danych, które się pojawiają w regularnym odstępie czasu, te kolejne wagoniki, i są to informacje o tym, co się w takiej bazie, na tych karteczkach, możemy wrócić do tej metafory karteczek i pokazywać, że tak naprawdę każdy taki blok to jest tak naprawdę karteczka, która jest odrywana z tego notatnika, który leży przed tymi ludźmi na stole. No, że one są połączone potem w taki łańcuszek, tak, widzimy, jaka jest kolejność, możemy wszystko prześledzić i że to jest w pewien matematyczny sposób zabezpieczone i w matematyczny sposób ze sobą powiązane. To nie jest może moment, żeby tłumaczyć, czym jest funkcja skrótu, jak te wszystkie rzeczy działają na takim bardziej technicznym poziomie, ale to też zależy od rozmówcy, tak? Niektóre osoby już na tym etapie chętnie chcą posłuchać detale i chcą zrozumieć, jak to dokładnie działa. Tak, kontroluje czas, cały czas. Więc można mówić, tak, czym jest to mityczne kopanie, to wydobywanie kryptowalut, tak? Tu znowu kolejne metafory można budować. Na przykład lubię mówić tak, że ludzie tak mówią, że o co chodzi, co ci ludzie robią tymi komputerami, jak te kolejne bloki powstają, jak to jest wydobywane, czy tam ktoś siedzi i coś liczy, czy to jest po prostu, trzeba ileś energii spalić, żeby coś się zadziało. No i wtedy najłatwiej wytłumaczyć, oczywiście bez wchodzenia na razie w tematykę proof of stake, proof of work, powiedzieć, że no słuchajcie, to jest tak, jakbyśmy mieli, zgromadzeni byli w sali i osoba, która zgadnie pewną liczbę jako pierwsza, wygrywa nagrodę, tak? Wygrywa książkę na przykład, tak? Albo Bitcoina, tak? Albo coś innego. I działa to tak, że wszyscy jednocześnie krzyczymy jakieś liczby i ta osoba, która trafi jako pierwsza, wygrywa, tak? No i ktoś będzie krzyczał wolniej, ktoś będzie krzyczał szybciej, ktoś krzyknie pięć razy jakieś pięć liczb zdąży wykrzyknąć, a ktoś inny w tym samym czasie wykrzyknie siedem. No i to jest taka metafora obrazująca właśnie, że wydobywanie bloków, że osoba, która zgadnie tę liczbę jako pierwsza, wydobywa kolejny blok i jakby moc obliczeniowa komputera jest odpowiednikiem tego, jak szybko ktoś jest w stanie kolejne liczby wykrzykiwać. Znowu, jak teraz mówię to wszystko w te kilkanaście minut, w takiej bardzo skondensowanej wersji, to może brzmieć troszkę chaotycznie, ale pamiętajcie, o co tu chodzi. Tu chodzi o to, żeby podczas tego spotkania wygenerować sobie taką autorefleksję, jak o tym opowiadać przeważnie w spokojniejszych warunkach. Jak już wytłumaczymy, jak te kolejne bloki powstają, wtedy możemy wchodzić w tematykę różnych mechanizmów konsensusu, tłumaczyć, że słuchajcie, że to może nie zawsze jest tak, że chodzi o mocny komputer, że jest jeszcze coś takiego jak proof of stake i tak dalej, i tak dalej. Znowu, nie będziemy w to teraz wchodzić, tak? Zawsze też pojawiają się pytania albo wątpliwości, o co chodzi z tymi kluczami, tak? Więc tłumaczymy, znowu, przez jakieś porównanie, które zawsze jest uproszczeniem, że klucz publiczny to jest tak jak, nie wiem, numer konta bankowego, a klucz prywatny to jest jak PIN do tego konta bankowego. Oczywiście dobrze wiemy, że jest to bardziej złożone, że jest to inaczej, tak? Ale jakby przeciętnemu odbiorcy, który dopiero wchodzi w temat, doskonale to z nim wibruje, bo ta osoba już wie, że okej, klucz prywatny, ten mój PIN, to jest coś, czego nie mogę nikomu podać, tak? Czego nie mogę zgubić też. I to jest jakiś punkt wyjścia, bo często takie właśnie porównywanie do innych elementów znanych z naszego życia codziennego, do innych technologii, które używamy, jak karty płatnicze, po prostu działa. Nawet jeżeli nie jest to absolutnie przełożenie jeden do jednego, to jest to właśnie jakaś baza, na której później można budować i można mówić, że słuchaj, że w sumie to nie jest taki PIN i konto bankowe, tylko to jest bardziej skomplikowane, tak? Z tego zielonego kluczyka my możemy wygenerować ten czerwony kluczyk, tak? Albo możemy udowodnić, że jesteśmy posiadaczami tego kluczyka. Naszym PIN-em możemy udowodnić, że konto bankowe należy do nas, tak? Możemy dalej wchodzić w bardziej szczegółowe tłumaczenia, tak? Czas podsumowań, tak? Warto potem wspomnieć, że no, wrócić do tego stołu i powiedzieć, że jak widzisz,
ten protokół bitcoinowy, generalnie blockchain ma taki otwarty charakter, każdy może do tego stołu dołączyć, każdy może do takiej sieci się podłączyć, każdy może uruchomić swój węzeł i tą sieć podtrzymywać. Ma charakter zdecentralizowany, czyli przy tym stoliku widzieliśmy wiele kopii tego notatnika z dokładnie tymi samymi danymi i tak samo w świecie blockchainowym widzimy wiele kopii rejestru na wielu komputerach, które są rozproszone po całym świecie. Przez to ten system jest niekontrolowalny. Jakby nie da się w prosty sposób wyłączyć Bitcoina, wyłączyć żadnej innej sieci blockchainowej niż przez wyłączenie ponad połowy węzłów. Tak? Jakby nie jest łatwe zadanie. No i też charakter jest transparentny, czyli widać, co tam się dzieje, widać, co ci ludzie przy stoliku notują, można im zajrzeć przed ramię i zobaczyć, jakie tam transakcje zachodzą i wszystko jest jasne i czytelne. Teraz padają zwykle w tym momencie różne pytania dotyczące, skąd to się wzięło, kto to wymyślił, czy to jest jakaś firma prywatna, czy to jest jakiś projekt rządowy, czy to jakiś gość zrobił i kim on w ogóle jest i o co chodzi, tak? Więc jasne, no to nie sposób zacząć inaczej, jak powiedzieć właśnie o tym początku, tak? Czyli 3 stycznia 2009 rusza sieć Bitcoina. Możemy nawet wcześniej zacząć, czy tam 31 października 2008 w internecie pojawia się white paper, pojawia się pierwszy taki tekst opisujący koncepcję, czym cyfrowa moneta, która później jest rozpoznawana jako Bitcoin, miałaby być. Dużo entuzjastów się tym pomysłem zapaliło i w końcu w styczniu 2009 zostało coś takiego uruchomione. Pierwsze zastosowanie blockchaina, pierwsza kryptowaluta. Można wspominać, że jakby inspiracja, jakby co leżało u podstaw takich ideologicznych, tak, że to były czasy po kryzysie 2008-2009 roku, czas upadków licznych podmiotów albo rządów mierzących się z kryzysem finansowym i jak się zwiąże z tym potrzeba stworzenia waluty, która byłaby niekontrolowana przez centralny podmiot, lecz przez pewną logikę zawartą w kodzie. Można też próbować odpowiedzieć na pytanie, kim ten Satoshi Nakamoto był lub jest. Oczywiście nie ma do tej pory takiej odpowiedzi. Tak? Są osoby, które twierdzą, że to one, ale nie są w stanie tego udowodnić. Już nie będę przez litość tutaj wymieniał nazwiska. Było też słynne śledztwo Newsweeka, które namierzyło gościa imieniem Dorian Nakamoto w Stanach, który najpierw mówił, że w sumie on, ale potem powiedział, że w sumie chciał pójść na jedzenie z tymi dziennikarzami i tak naprawdę wiemy, że to nie on, tak? Można też szukać odpowiedzi na to pytanie w pierwszych transakcjach, jakby które osoby zajmujące się kryptografią do kogo przesyłały. Nie wszystkie osoby... Nie ma odpowiedzi na to pytanie, ale snucie domysłów i analizowanie tych różnych wątków, niektórych wręcz zahaczających o teorie spiskowe, jest po prostu ciekawe i angażujące i fajnie, jakby też nowe osoby są zawsze takim tematem zainteresowane. Pada też pytanie, ale dlaczego to ma w ogóle jakąś wartość? O co chodzi? Czemu ludzie płacą tyle pieniędzy za tego Bitcoina, albo za ten Ether, albo za cokolwiek innego? I można wspólnie podebatować, kiedy się pojawiła jakaś w ogóle wartość dla tego przypisana takim monetom. Kiedy one przestały być tylko teoretycznym nośnikiem wartości, ale pojawiło się jakieś odniesienie rzeczywiście do dóbr materialnych. Odpowiedzi na to pytanie może być kilka. Na pewno warto wspomnieć o trzech rzeczach. Warto wspomnieć o momencie, w którym pewien dżentelmen zażyczył sobie dwie pizze i to jest forum Bitcoin Talk, gdzie początkowo wszystkie rozmowy, większość rozmów na temat Bitcoina się toczyła. I obiecał 10 tysięcy bitcoinów dla kogoś, kto mu te dwie pizze dostarczy, powiedział co lubi, czego nie lubi w tej pizzy i rzeczywiście taki deal udało mu się zrobić i wtedy już mogliśmy jakieś mieć poczucie, że w sumie wychodzi na to, że
10 tysięcy bitcoinów to jest warte tyle co dwie pizze, tak? Można też doszukiwać się początków takiej wartości. Oczywiście wiadomo, że pewnie transakcji takich, gdzie ktoś od kogoś kupował na własny użytek było znacznie więcej i dużo wcześniej, tak? Ale więc mówimy tutaj bardziej o takich właśnie legendarnych, takich mitach założycielskich tutaj całego ekosystemu, tak? Na pewno Silk Road, czyli pierwsza, która zdobyła tak dużą popularność, giełda tak naprawdę wszystkiego, ale przede wszystkim różnych nielegalnych substancji i usług, gdzie można było dokonać płatności kryptowalutami i która została spektakularnie przez rząd amerykański rozwalona, tylko po to, żeby później się odrodzić w kilku różnych wersjach. I trzeci filar tego momentu, gdzie pojawia się wartość, to na pewno pojawienie się pierwszych giełd, tak? Na pewno kojarzycie tą legendarną giełdę Mt. Gox, która tak naprawdę to była pierwotnie platforma do wymiany, do kupowania kart do gry Magic the Gathering, stąd nazwa Magic the Gathering Online Exchange, w skrócie Mt. Gox. I ona zdobyła gigantyczną popularność jako giełda tradingu kryptowalut, upadła na przełomie 2013 i 2014 roku, siedzibę mieli w Tokio, mieli znacznie większe, nie pod względem wolumenu w dolarach, tylko pod względem udziału w rynku, mieli znacznie większy udział w rynku niż teraz na przykład taki Binance, który jest tytanem teraz. I w każdym razie giełda jako trzeci filar, bo wtedy ludzie mogli w sposób systematyczny i prosty płatności dokonywać. To oczywiście nie był jedyny podmiot, mówię to jako jakąś ikonę pewnych czasów. Mam 3 minuty z kawałkiem, więc dlatego się tak spieszę. Można powiedzieć o tym, co się zadziało pod koniec roku 2013, czyli gdy pojawił się ten boom na altcoiny, czyli ludzie pomyśleli, okej, Bitcoin działa tak, ale może by zrobić coś inaczej, może by zmodyfikować jakąś rzecz, częstotliwość, w jakiej te karteczki są odrywane, czy te wagoniki się pojawiają, może zmodyfikować nagrodę, która się pojawia, może zrobić zupełnie inne zastosowanie takiego blockchaina, żeby on też jednocześnie był odpowiednikiem DNS-ów, tak jak Namecoin albo Folding Coin, który łączył się też z tematyką struktury białek, czy jakby różne takie pomysły. Większość oczywiście tych rzeczy to był po prostu skok na kasę, nie ma co się oszukiwać, ale jakby to był ten boom, kiedy ludzie pomyśleli, że okej, ja mogę też zrobić dosyć prosto swoją kryptowalutę i coś eksperymentować. Większość rzeczy oczywiście jest tutaj niewartych wspomnienia wyłącznie jako ciekawostki historyczne, różne memy, różne celebryckie kryptowaluty bez w ogóle autoryzacji, ale jedna rzecz jest absolutnie warta wspomnienia, czyli oczywiście ten projekt, tak? To Vitalik Buterin, ówczesny redaktor naczelny Bitcoin Magazine, miał wiele pomysłów, jak Bitcoina usprawnić, no ale w końcu za namową kilku innych osób zdecydował się uruchomić własnego blockchaina i to była kolejna prawdziwa rewolucja w tym ekosystemie i rewolucja istotna dla ludzi, którzy w ten temat wchodzą, bo to ich będzie bezpośrednio dotyczyć, bo to jest tak naprawdę teraz gigantyczny obszar zastosowania blockchaina, czyli już nie mówimy tylko o programach offline, które działają na naszym komputerze, online, które działają gdzieś w sieci, ale mamy programy on-chain, tak? Czyli wykorzystujące łańcuch bloków do swojego działania, tak zwane smart kontrakty. I to jest jakby taki game changer, taka kolejna rewolucja. Dobrze, mamy minutę 20 sekund, więc ja chyba nie będę się już bardziej zagłębiał. Jeszcze raz powiem tak, wiem, że większość osób na tej sali wie to wszystko, tak? I byłoby fajnie, żeby każdy teraz po takim spotkaniu sobie pomyślał, jak może cząstkę swojej wiedzy przekazać komuś innemu, tak? Czy to jakiejś osobie znajomej, czy jakiejś osobie nieznajomej, czy nawet jakiejś osobie właśnie w internecie, która napisała jakąś głupotę i tą głupotę sprostować. Jeżeli każdy z nas tutaj by jednej osobie coś wytłumaczył albo wyrównał jakiś błędnie podany fakt, no to myślę, że w uproszczeniu byłby świat troszkę lepszym miejscem.